Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Kronik Zmian na Ziemi. Dzisiaj rozpoczynamy od bardzo niepokojących informacji docierających ze strony Chin, ponieważ jak się okazuje, mieszkańcy środkowej Mongolii szykują się właśnie na epidemię dżumy. Nieco przyjemniejszym akcentem będzie informacja dotycząca komety C2020F3, którą już wkrótce większość z nas będzie miała okazję obserwować gołym okiem. Trzeci z tematów będzie dotyczył badania naukowego odnoszącego się do roju trzęsień ziemi z okolic południowej Kalifornii, który, jeśli wierzyć badaczom, trwał aż 4 lata. Natomiast na zakończenie opowiemy o wynikach innego badania dotyczącego pola magnetycznego ziemi, a konkretnie zachodzących w nim zmian, które są 10 razy szybsze niż do tej pory sądzone. I to byłoby już na tyle tytułem wstępu, a zatem nie pozostaje mi już nic innego, jak życzyć wam wszystkim miłego seansu. No i może jeszcze zaprosić was na nasze inne kanały oraz transmisje na żywo, prowadzone regularnie na serwisie YouTube oraz Twitch TV. Władze miasta Bayan-Nur w chińskim regionie Mongolia Środkowa proszą miejscowych o pomoc. Wszystkich obywateli miasta uprasza się o informowanie o wszelkich chorych świstakach, jakie poruszają się w jego granicach. Podejrzewa się, iż mogły one się zrazić pałeczkami dżumy, znanej w Europie pod nazwą Czarnej Śmierci. Zaledwie na dzień przed tym niepokojącym oświadczeniem, jeden ze szpitali w Mongolii Środkowej zgłosił potencjalny przypadek zarażenia się pałeczkami dżumy przez człowieka. Władze lokalne profilaktycznie wprowadziły alarm trzeciego stopnia w 4-stopniowej skali, z czego pierwszy jest oczywiście najgroźniejszy. Zakazano polowania na zwierzęta, które mogłyby przynosić zarazę, nie wspominając już o ich jedzeniu. Na celowniku władz tego miasta są m.in. świstaki, susły, a nawet świnki morskie. Od obywateli oczekuje się zgłaszania wszelkich martwych osobników z tej grupy zwierząt. Natomiast samych mieszkańców zachęca się również do informowania o wszelkich niespodziewanych napadach gorączki bądź też innych trudnych do uzasadnienia symptomów. Jak na razie, oficjalnie plaga nie dotknęła jeszcze szerokich rzesz ludzi, jednak biorąc pod uwagę ostatnie lata w Chinach, nie powinno się tego wykluczać. Jedynie na przestrzeni 2009 i 2018 liczne ogniska dżumy były tam odpowiedzialne za śmierć 11 osób. Od wielu lat nie można było obserwować na nocnym niebie komety tak jasnej, aby dało się ją zauważyć gołym okiem. Środowisko astronomiczne pokładało bardzo wielkie nadzieje, że odpowiednią jasność osiągnie kometa C2019Y4, ale niestety uległa ona fragmentacji podczas zbliżania się do Słońca. Tymczasem nieoczekiwanie pojawiła się nieznana wcześniej kometa C2020F3, która może zapewnić atrakcje wizualne na znacznie wyższym poziomie niż kometa Atlas. Już w najbliższych dniach kometa ta będzie widoczna z Ziemi. Pojawi się na niebie o świcie nisko nad horyzontem w kierunku północno-wschodnim. Ciało niebieskie odkryto dopiero tej wiosny za pomocą amerykańskiego kosmicznego teleskopu na podczerwień NEOWISE. Astronomowie nie zauważyli wyraźnych oznak rozpadu jądra tej komety pomimo zbliżenia się do Słońca. Wcześniej kometę C2020F3 obserwowano za pomocą satelity SOHO i znajdującego się na jego pokładzie koronografu LASCO 2. Stwierdzono, że wytworzyła dwa warkocze, a astronomowie spodziewają się w najbliższym czasie znaczącego wzrostu jasności tego ciała niebieskiego. Jeśli tak się stanie, to na środkowych szerokościach geograficznych półkuli północnej kometa powinna się pojawić na porannym niebie około 10 lipca. Między 10 a 29 lipca kometa będzie przemieszczała się na tle konstelacji Woźnicy, Rysia i Wielkiej Niedźwiedzicy. Oczekiwana jasność tego obiektu to od plus 1 do plus 3 wielkości gwiazdowej. Lecz nawet jeśli tak się stanie, to obserwowanie tej komety gołym okiem nie będzie łatwe ze względu na niskie położenie nad horyzontem. Ponadto nie bez wpływu będzie jasny, słabnący księżyc, który będzie zakłócał obserwację. Do owocnych obserwacji komety wymagana jest lornetka lub teleskop dowolnej wielkości. Od około 10 do 20 lipca będą dwie możliwości obserwacji C2020F3 – wieczorem i rano. Natomiast po 20 lipca kometa będzie widoczna tylko wieczorem i nocą. Jednocześnie poprawią się wówczas warunki obserwacji, ale jej blask może się wtedy znacznie zmniejszyć.
Na południu amerykańskiego stanu Kalifornia wystąpiła niezwykła seria trzęsień ziemi. Trwała ona ponad 4 lata, a w tym czasie naukowcy zarejestrowali tam aż 22 tysiące wstrząsów. Trzęsienia nie pojawiały się codziennie, a wiele z nich było zbyt słabe, aby mogli je odczuć ludzie. Jednak w miarę upływu czasu pojawiało się ich coraz więcej. Jeszcze w 2018 roku tysiące słabych trzęsień ziemi pojawiało się tam każdego miesiąca. Po 4 latach zarejestrowano tam łącznie 22 tysiące wstrząsów, a po latach poszukiwań naukowcy natrafili wreszcie na potencjalne źródło tego zjawiska. Wykorzystując algorytm z danymi z wszystkich zarejestrowanych trzęsień ziemi, wyrysowali oni mapę obrazującą sieć lokacji, w których doszło do wstrząsów. Dzięki temu badacze mieli możliwość spojrzeć na podziemne pęknięcia, które stanowiły źródło tego roju. Co ciekawe, badacze nieomal przeoczyli to zjawisko. Badania nad tym rojem rozpoczęły się dopiero w 2017 roku, kiedy zatroskany obywatel skontaktował się z organizacją SCSN, a więc Southern California Seismic Network, z zapytaniem o serię słabych trzęsień ziemi w jego rejonie. To właśnie ten mail zapoczątkował szczegółowe badania nad tym niezwykłym zjawiskiem. Całość 4-letniej aktywności w tym rejonie została wywołana przez płyn, wodę lub dwutlenek węgla, uwięziony pod ziemią. To właśnie ten płyn, wydostając się na powierzchnię, zaczął drążyć dziury w skałach, które ostatecznie przeistoczyły się w widoczne na grafikach szczeliny. Po kilku latach i wielu małych trzęsieniach rój wreszcie ustał, lecz dane pozyskane z obserwacji tego rejonu pozwolą na lepsze zrozumienie przyczyn powstawania takich rojów trzęsień ziemi w innych miejscach świata. To być może w przyszłości pozwoli uratować wiele ludzkich żyć. Badanie opublikowane w czasopiśmie Nature Communications ujawniło, że zmiany kierunku pola magnetycznego Ziemi zachodzą nawet 10-krotnie szybciej niż zakładały szacunki. Co może powodować tak wielką dysproporcję między teoriami a stanem faktycznym? Autorzy badania na ten temat, dr Chris Davis z University of Leeds oraz Catherine Constable z Institute of Oceanography w Kalifornii, porównali komputerowe modelowanie pola magnetycznego Ziemi z niedawno opublikowaną rekonstrukcją zmian w ziemskim polu, jakie zachodziły w nim w ciągu ostatnich 100 tysięcy lat. Ich zdaniem odkryte raptowne zmiany mogą być związane z lokalnym osłabieniem pola magnetycznego. Oznaczałoby to, że zmiany te z reguły zachodzą w czasie, gdy pole ma przeciwną biegunowość lub podczas przesunięć geomagnetycznych. Najbardziej uderzającym przykładem zawartym w ich badaniach jest gwałtowna zmiana kierunku pola geomagnetycznego około 2,5 stopnia rocznie 39 tysięcy lat temu. Zmiana wynikała ze słabego natężenia pola w ograniczonym obszarze przestrzennym u zachodniego wybrzeża Ameryki Środkowej i nastąpiła po odwróceniu pola magnetycznego Ziemi około 41 tysięcy lat temu. Zgodnie ze słowami doktora Davisa, mamy bardzo niepełną wiedzę o naszym polu magnetycznym do 400 lat temu. Ponieważ te szybkie zmiany są jednymi z najbardziej ekstremalnych form zachowania się płynnego rdzenia, mogą one dostarczyć ważnych informacji o zachowaniu głębokich warstw Ziemi. Zdaniem naukowców, zadanie, jakie stoi przed współczesną nauką, jest dość trudne. Nie dysponujemy sposobem, aby stwierdzić, czy symulacje komputerowe pola magnetycznego dokładnie odzwierciedlają fizyczne zachowanie tego pola. Dalsze badania zmieniającej się dynamiki w tych symulacjach oferują jednak użyteczną strategię do dokumentowania tych zmian. A być może kiedyś pozwoli ona na lepsze zrozumienie procesów, które jak na razie wymykają się naszemu zrozumieniu. No cóż, to byłoby już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli interesują Was tego typu treści, gorąco zachęcam do sprawdzenia naszej strony internetowej zmianynaziemi.pl, zaobserwowania naszych mediów społecznościowych, oraz oczywiście sprawdzenie również naszych innych kanałów, takich jak Tylko Nauka, Tylko Medycyna, no i oczywiście obserwowanie naszego stale rozwijającego się projektu Tylko Gramy. Jeżeli interesują Was gry komputerowe, bądź też chcecie posłuchać, jak ja oraz prowadząca kanał Tylko Nauka męczymy się z różnymi produkcjami, możecie czuć się zaproszeni.